zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią. Dzisiaj będziemy zajmować się w szczególny sposób tematyką małżeńską. Ta nauka jakby w takich dwóch członach będzie miała miejsce. Dzisiaj pierwsza część, jutro druga. Razem stanowią, jak nie trudno się domyślić, komplementarną całość. Nawet dzisiejsza Ewangelia podpowiada nam, że ten temat rodzinnych relacji jest bardzo ważny, bo urzędnik królewski prosi o zdrowie dla swojego syna. Jezus dokonuje tego cudu, tego znaku. Znak to jest coś, na coś, taką rzeczywistość stanowi, która wskazuje na coś głębszego. Znak nie jest celem samym w sobie. Pan Jezus w ten sposób coś chce powiedzieć. I takich Bożych znaków całe mnóstwo w swoim życiu spotykamy. Ważne jest, żeby je dostrzec, właściwie zinterpretować i za nimi pójść, bo te znaki są dla nas drogowskazami. Myślę, że takim znakiem też danym nam od Boga są również każdorazowe, a więc także i te tegoroczne, wielkopostne rekolekcje w naszej wspólnocie parafialnej. Z pewnością zgodzicie się ze mną, że ten temat małżeństwa, rodziny jest bardzo ważny. Bardzo mocno podkreśla to choćby papież Franciszek, świadczy o tym niedawno zakończony synod biskupów, który był dość mocno w mediach też komentowany. Znamy te kwestie, te problemy. Bo jest to coś, co rzeczywiście dotyka jakby większości ludzi, bo większość ludzkości powołana jest właśnie, nawet czysto tak statystycznie rzecz biorąc, do małżeństwa, do życia rodzinnego. I wiele mniej negatywnych sytuacji, zjawisk było we świecie współczesnym, gdybyśmy mieli do czynienia ze zdrową rodziną, taką, jaką ją Pan Bóg wymyślił. Gdyby te rodziny były Bogiem silne. A wiadomo, że początkiem takiej wspaniałej rodziny jest dobre, udane, szczęśliwe małżeństwo. I my dzisiaj będziemy mówić o małżeństwie. Jeśli mówi się na jakiś temat, chce się komuś przekazać pewną wiedzę, dać pewne porady, zbudować pewną właściwą koncepcję jakiegoś postępowania, myślę, że można to uczynić na dwa sposoby. Może to być taki wykład pozytywny i wykład negatywny. Wykład pozytywny będzie polegał na tym, że mówię, jak ma być. A wykład negatywny, który zakłada też już większą, myślę, dozę inteligencji u słuchaczy, to jest taki, że się przedstawia, jak nie ma być. A słuchacz już sam będzie wiedział, jak na podstawie tych negatywnych przykładów zbudować pozytywną wizję danej rzeczywistości. Ponieważ mam ogromne zaufanie do waszej inteligencji, dlatego wybrałem tę drugą drogę, to znaczy powiemy, jak nie ma być, żeby wiedzieć, jak ma być. Ponieważ temat małżeństwa w ustach księdza nabiera szczególnego znaczenia, myślę, że wtedy znakiem pokory, jakiegoś realizmu jest skorzystanie z doświadczenia i znajomości ludzi, którzy się na tym lepiej znają. I ja też tak uczyniłem właśnie, korzystając z wspaniałych przemyśleń pani Miki Dunin, polskiego psychologa, która wydała taką książkę Antyporadnik. I tam właśnie jest wiele rozdziałów, gdzie ona też w taki negatywny sposób właśnie pokazuje, jak można kogoś stracić. Przez jakie postępowanie można zniszczyć jakąś ważną relację, na przykład żonę, męża, przyjaciela i tak dalej. Mówiłem wam, że będą dwie części tej nauki. Jedna, jak stracić męża i druga, jak stracić żonę. No ale teraz jak miałem rozwiązać dylemat, co ma być pierwsze? No i sobie pomyślałem tak, skoro się tak często mówi, że panie mają pierwszeństwo, to dzisiaj będzie jak stracić męża. Czasem zastanawiam się, czy spora część par bierze udział w jakimś tajnym doświadczeniu albo konkursie pod tytułem jak zniszczyć swoje małżeństwo. Bo czy to możliwe, żeby tak nawet dosyć masowo działać na własną szkodę i popełniać kardynalne błędy, żeby zachowywać się po prostu wbrew zwykłej, prostej logice, a to niestety w życiu zbyt często się sprawdza. Działanie
jednej ze stron, albo obydwu, każdej na własny rachunek, bardzo subtelne, bo na ewidentne reakcja jest szybsza i gwałtowniejsza, one systematycznie osłabiają więź lub wręcz uniemożliwiają jej budowanie. W dłuższej perspektywie powtarzane miesiącami, latami te same zachowania powoli zabijają związek. Oczywiście nie są jakby wprost celowe, a nawet świadome, co nie zmienia faktu, że skutecznie dokonują dzieła spustoszenia. Mężczyźni mają swoje metody na psucie wspólnoty małżeńskiej, warte oddzielnego, bo jutrzejszego rozważania, a w tym dzisiejszym skupmy się na damskich strategiach niszczenia relacji. Ujmując rzecz z przekorą, bo to czasem pozwala wyraźnie i z pewnym dystansem zobaczyć problem, przedstawmy kilka skutecznych sposobów na wygraną w tym nieprawdopodobnym konkursie pod tytułem jak szybko stracić męża. Punkt pierwszy. Zostań sercem i ciałem w swojej pierwotnej rodzinie. Bądź ciągle bardziej jej częścią niż tej nowej, swojej, właśnie założonej. Możesz to zresztą robić przez długie lata, póki tylko masz rodziców. Odwiedzaj ich codziennie albo kilka razy w tygodniu. Spędzaj w rodzinnym, dawnym swym domu tyle czasu, ile tylko się da, najlepiej oczywiście bez męża. Z każdym problemem przychodź do rodziców. Co tam zdanie męża? Ważne, co mama i tata mają na ten temat do powiedzenia. Każdą nową, ważną wiadomość, każdą zmianę dotyczącą ciebie i twojego życia najpierw zanieś do rodziców. Dostałaś propozycję pracy, zamierzasz pójść na dodatkowe studia, odkryłaś właśnie, że jesteś w ciąży, nie mów tego najpierw mężowi. Podziel się tym najpierw z rodzicami. Takie działania, moi drodzy, nie pozwalają mężczyźnie wziąć w pełni odpowiedzialności za rodzinę, za jej byt i za jej bezpieczeństwo, czyli to, do czego jest przecież powołany. Pokazują mu, że jego decyzje tak naprawdę i tak się nie liczą, że ciągle głową rodziny jest ktoś inny, że centrum dowodzenia jest poza domem. Niektórzy mężczyźni walczą o swoją pozycję. Inni, być może nawet większość, raczej z ulgą, choć skrytą pod urażoną dumą, zrzekają się tej nowej, naturalnej odpowiedzialności. A kto na tym traci? Myślę, że to jest oczywiste. Nie znaczy to, że od dnia ślubu obowiązuje zakaz kontaktów z rodziną pierwotną. Zupełnie naturalne jest przecież radzenie się w rozmaitych sprawach rodziców, rodzeństwa, przyjaciół, ale właśnie radzenie, pytanie o doświadczenie innych ze świadomością, na jakim terenie i z kim powinna się odbyć ta główna i decydująca narada. Drugi punkt. Narzekaj na męża. Omów ze swoją mamą każde jego potknięcie i niedociągnięcie. Jeżeli masz, w cudzysłowie, szczęście być córką kobiety zaborczej albo mentalnie czy fizycznie opuszczonej przez mężczyzn, będzie cię ze wszystkich sił wspierała w wyszukiwaniu słabych męskich punktów w postawie roszczeniowej i nie przepuści żadnej okazji do krytyki zięcia. Nawet jeśli będziesz go bronić, wirus krytyki, wzajemnej niechęci, jakiejś takiej podejrzliwości już został wpuszczony do twojego małżeństwa. A jeśli jesteś ukochaną córeczką tatusia, podkreślaj na każdym kroku, jaki twój ojciec jest cudowny i jak wielka przepaść dzieli twojego męża od taty. Ileż to mógłby się przecież od niego nauczyć. Wystarczy, że mąż, powiedzmy ze średnim entuzjazmem, zabierze się za naprawę zlewu albo nie będzie przejawiał specjalnych ambicji w kierunku wyższych zarobków czy rozwoju kariery, a ty delikatnie, ale raz za razem będziesz porównywać jego wątpliwe osiągnięcia z ewidentnymi sukcesami ojca. Na przykład zaczynając każdą wypowiedź od słów: a mój tata... Możesz na zawsze pożegnać się ze staraniami małżonka. Przecież i tak nie jest w stanie dorównać najważniejszemu mężczyźnie w twoim życiu.
Po trzecie, podważaj jego kompetencje, umiejętności, pomysły, sposób bycia, wygląd. Zwłaszcza przy świadkach. To mogą być zwykłe docinki, niby żarty, małe złośliwości, jednak powtarzane często pokażą wszystkim dookoła i to dobitnie, a przede wszystkim twojemu mężowi, że nie za bardzo go szanujesz. Na przykład takie przewracanie oczami przy każdym właściwie zdaniu męża. Ten wydawałoby się tak z pozorów niegroźny gest jest bardzo czytelnym, pozawerbalnym komentarzem, a znaczy dokładnie tyle, co tego człowieka nie można traktować poważnie. I to działanie tak naprawdę jest podwójnie niebezpieczne. Nie tylko rani, bo śmieszanie jest przecież formą agresji, nie tylko sprawia, że dotknięty do żywego albo urażony podskórnie mąż nie będzie miał ani ochoty, ani powodu czegokolwiek z żoną lub dla żony zrobić. Dodatkowo, w przewrotny sposób, uderza ten komunikat w nadawcę. Czy kobieta będzie w stanie patrzeć z podziwem na mężczyznę w jakimś stopniu lekceważonego? Co będzie o sobie myśleć, żyjąc z kimś, kogo tak naprawdę nie szanuje? Po czwarte, wyśmiewaj członków jego rodziny, drwij z jego kolegów. Wprawdzie masz nadzieję, że w ten sposób on odsunie się od nich, ale czy masz pewność, że w ten sposób zbliży się do ciebie? Jeśli on nawet zredukuje te swoje kontakty, to wcale jeszcze nie znaczy, że ty na tym w jakikolwiek sposób zyskasz. Po piąte, krytykuj albo lekceważ jego pracę, pasję, zainteresowanie. Utrudniaj lub uniemożliwiaj mu rozwój i zajęcie się swoim hobby. Rób sceny, stosuj subtelny, emocjonalny szantaż, by zawsze rezygnował ze swoich ulubionych zajęć. Na początku jest szansa, że będzie ulegał. Później z pewnością znajdzie sposób, by robić to, co jest dla niego ważne. Tak naprawdę wystarczy zwykłe niezadowolenie, brak zrozumienia, zainteresowania, pominięcie błysku w oku czy zakupu nowego, jakiegoś tam fascynującego okazu. Dlaczego to niszczy więź? Bo jeśli kogoś kocham, gdy jest dla mnie ważny, to chcę dzielić się z nim wszystkim, co dla mnie jest ważne, cenne. A jeśli to spotyka się z jakimś niezrozumieniem, lekceważeniem czy krytyką, to tak jakby lekceważona była po prostu moja osoba. Gdy spotyka mnie to ze strony obcych, to jeszcze jakoś sobie z tym dam radę, jakoś sobie poradzę. Ale gdy moją pasję, coś, z czym się utożsamiam, krytykuje i wyśmiewa ktoś mi przecież najbliższy, no to zostaje zaburzone moje poczucie własnej wartości i takiego emocjonalnego wręcz bezpieczeństwa. I tak sobie myślę, jeśli ona uważa, że na przykład akwarystyka jest durna, to może faktycznie jest, a ja się tylko ośmieszam. Jeśli ona gardzi moim hobby, to może nie chce mnie takiego i swoją miłość wycofa. Po szóste, wprowadź na stałe do swojego repertuaru zwroty typu boty zawsze, boty nigdy. I używaj ich dowoli, gdy tylko pojawia się najdrobniejsza potrzeba zwrócenia mu uwagi. Niestety, wbrew powszechnym przekonaniom, takie komunikaty wcale nie mobilizują. Skutek jest dokładnie odwrotny. Mąż przestaje cię słuchać. Boty nigdy działa jak przełącznik na inny tryb. Tryb, do którego gderające żony nie mają już dostępu. Po siódme, znajdź własną grupę znajomych i odseparuj ją całkowicie od męża. Miej wyłącznie swoje sprawy i tylko swoje tajemnice, swoich przyjaciół, których mąż nawet nie będzie znał, do których nie będzie miał dostępu. Odrębne światy pogłębiają rozłam. Nie tylko zanikają wspólne tematy i sprawy, ale pojawia się niepewność, zazdrość. W końcu pojawi się pytanie, czy coś jeszcze nas w ogóle łączy? Po co mamy być razem, skoro tyle nas dzieli? Po ósme,
poświęć się całkowicie dziecku. Ktoś powie, no przecież to zupełnie naturalne. Każdy to zrozumie. Wykorzystaj jego pojawienie się na świecie, by stworzyć związek alternatywny. No właśnie nie. Jeszcze nie tak dawno, no bo powiedzmy jakieś 30-40 lat temu, panował w rodzinie jasno określony porządek. Rodzice plus dzieci, czy dziecko. Oczywiście zdarzało się, że kobiety uciekały z relacji z mężczyzną w relację z dzieckiem. Ale to był margines. Dziś ten porządek uległ mocnemu zaburzeniu i ów margines staje się prawie normą. Coraz częściej wydaje się, że to dziecko jest w rodzinie numerem jeden, której z rodziców musi się wtedy podporządkować i odstąpić to miejsce w czołówce. Nikt na tym nie zyskuje. Nawet to oczko w głowie, pozbawione wzorców i obarczone nieadekwatną do jego możliwości odpowiedzialnością w takim momencie. Po dziewiąte. Od razu zaznaczam, że tych punktów mogłoby być dużo więcej. Są tylko przykładowe. Po dziewiąte. Spędzajcie wspólnie jak najmniej czasu. Z tym, że od razu zaznaczam, oglądanie telewizji na jednej kanapie i wizyty w hipermarkecie się nie liczą, tak? Spędzajcie wspólnie jak najmniej czasu. Może i świat zagarnia coraz większą część naszej aktywności, ale bez wspólnych rytuałów, bez celebracji, nie bójmy się tego słowa, bez celebracji wspólnego czasu nie będzie więzi. Gdy mija zakochanie, a wspólne zajęcia trzeba zadbać samemu już. Bez tego nie będzie bliskości, a bez niej nie ma co mówić przecież o udanym związku. I wreszcie punkt dziesiąty. Wyproś z domu Pana Boga. To byłby największy błąd. Pamiętacie z pewnością takie powiedzenie naszych przodków: bez Boga ani do praga. I tak samo jest w małżeństwie. I znowu powtórzę to słowo, to zdanie świętego Augustyna, że tam, gdzie Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim właściwym i odpowiednim miejscu. To się sprawdza również w małżeństwie, to się sprawdza również w rodzinie. Jeśli robisz którąkolwiek z wymienionych czynności, nie dziw się, że twoje małżeństwo może nie wyglądać tak, jakbyś sobie tego życzyła. A jeśli nawet jeszcze wygląda, to uwierz, że to jest tylko kwestia czasu. Być może pod wpływem tych działań mąż nie opuści cię fizycznie. Po prostu zniknie duchem. A myślę, że taka nieobecność bywa przecież jeszcze dotkliwsza. Umniejszony albo wykluczony twoją postawą z małżeńskiej wspólnoty. A przecież większość błędów nie wynika jakoś ze złej woli, tylko z niewiedzy, braku wzorców czy jakiejś świadomości. I dopiero gdy za granicą świadomości stoi niechęć do zmian i pracy nad sobą, jest naprawdę źle. A szanse na wygraną w tym smutnym konkursie poważnie rosną. Tylko że ta nagroda nie cieszy nikogo. Ale żeby, moi drodzy, nie kończyć tak pesymistycznie, to na koniec pewna historia, która wydarzyła się co prawda dawno temu, ale jest prawdziwa. Jest pierwsza połowa XII wieku, dokładnie rok 1140. Na terenie dzisiejszych Niemiec trwają bratobójcze walki. Grupa książąt zbuntowała się przeciwko cesarzowi Konradowi III i wraz ze swymi zwolennikami obsadzili twierdzę Weinsberg, którą cesarz Konrad otoczył wraz ze swymi wojskami. Przewaga wojsk cesarskich do tych oblężonych zamku była jak 100 do 1. Z biegiem czasu obrońcy czuli, że dalszy opór nie ma sensu, że to może się dla nich źle skończyć. Rozpoczynają się pertraktacje. W ich trakcie ustalono, że następnego dnia twierdzę mogą opuścić dzieci, starcy i kobiety. Pertraktacje trwają dalej. Dołożono jeszcze
taki dodatkowy bonus, że kobiety będą mogły ze sobą zabrać coś najcenniejszego. I rzeczywiście, rozejm został zawarty, następnego dnia rankiem drzwi twierdzy, bramy twierdzy się otwierają i wychodzą dzieci, starcy i kobiety. Jakież zdumienie było wojsk cesarskich i samego cesarza, co najcenniejszego niosły kobiety. Każda z nich na plecy wzięła własnego męża. Każda z nich na plecach wyniosła własnego męża. Cesarz wzruszony odwagą i ofiarnością tych kobiet darował życie wszystkim. Co nam mówi ta historia, prawdziwa, choć odległa? Dla męża najważniejszym, najbliższym człowiekiem jest żona. A dla żony najbliższym, najważniejszym człowiekiem jest mąż. Oni są dla siebie najważniejsi. Prawda jasna jak słońce i prosta jak drut. Błogosławieni, którzy z niej wyciągną właściwe wnioski. Amen.